Witajcie w następnej degustacji. Tym razem mam piwo szkocko-angielskie, no szkockie. Belheaven jest szkockim browarem, ale należy do Green King. I mamy co? Twisted Mango IPA, czyli skręcone mango. Co tu piszą, że jest... Kurwa, wyleciało mi słowo. Tropikalne, świeże i owocowe. Tu piszą, że dodali... Użyli... świeżych owoców, ale dodali także... to się nazywa? Aromat mango. I właśnie z dodatkiem chmielu został taki właśnie soczysty, niesamowity smak mango IPA. Soczysty. No dobrze, no zobaczymy. No ma 5,1% alkoholu. Ale pamiętam, że miałem z tej samej serii Grapefruit IPA i mi smakowało. Także zobaczymy to mango. To mango. Skupmy się na kolorze. Słomkowe, przejrzyste, klarowne. Piana mała i raczej duże pęcherzyki, także niezbyt pięknie wygląda. W aromacie cytrusowość, lekka słodowość. Ale gdzie mango? Taka gdzieś jakaś słodycz nadmiarowa gdzieś tam jest. Ale czy to jest mango? No nie. Ale ładna jest taka cytrusowy zapach, także no to jest dosyć miłe. Spróbujmy. Jest lekka słodowość. Cytrusowe akcenty. Może gdzieś tam pojawia się w oddali mango. Później jest tak. Dosyć lekkie ciało. Spodziewałem się trochę cięższego. Takie średnie, powiedzmy, że średnie. Mamy goryczkę grejpfrutową. Niezbyt wielką, ale przyjemną. No natomiast tej mango jest gdzieś tam w oddali. Gdzieś się przewija, gdzieś tam na obrzeżach, ale w centrum mango nie ma. Są takie nuty cytrusowe, słodowo-cytrusowe, coś takiego. I ten grejpfrut w goryczce. Natomiast mango no jest takim... No właśnie, nie ma go. Tak, i tylko drobny akcent jest. Pierwsze wrażenie, gdzieś tam jest taki aromat mango. Ale on ucieka. No jak już dali tych aromatów, to mogli dowalić, no żeby było czuć to mango. No nie. Bo jak się doda mango do fermentacji, to z tego może mało co wynikać. Natomiast brakuje tego mango. Jest gdzieś tam w oddali. Natomiast myślałem, że będzie go więcej. Rozczarowanie. Piwo samo w sobie jest całkiem fajne, przyjemne. Prawie że sesyjne. Bardzo fajnie pijalne. Natomiast brakuje tego mango. No. I nie ma. Także...
zakładałem, że będzie lepiej. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Dobrze, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wasze sobie.